Cześć wam wszystkim. Dzisiaj wam chcę pokazać jedną z takich fajnych gier, ona jest nieco starsza. Nazywa się Landstalker. Ja z nią grałem za mało lata, bo jej data wydania to 1993 rocznik. Postanowiłem, że będę wam tłumaczył wszystkie dialogi w tej grze, jakie są. Gra jest bodajże wydana przez... to była... ukraińska firma. Jest to takie pierwsze RPG, jakie w ogóle kiedykolwiek wyszło. A fabuła tej gry moim zdaniem dalej jest... nie potrafi zmieść, powiedzmy, niektóre dzisiejsze tytuły, prawda? Więc... może się nie przerażycie tym. Ruiny Egipty. W Gamule data. Nie wiem, jak wam się na przykład w tej grze podoba muzyka, w sam sposób. Gra łatwa nie jest, będzie dużo takiego właśnie skakania. Będzie też walka, mamy magiczne przedmioty. I zapraszam was do oglądania. Znalazłeś statuę Egipty, wziąłeś statuę Egipty. Jesteśmy łowcą skarbów, a nasza główna postać nazywa się Nigel. Port Calva. Hehehe, to są twoje pieniądze za statuę Egipty. Miguel dostał 2000 złotych monem. Jesteś bardzo dobrym łowcą skarbów. Z tymi pieniędzmi na pewno nie będziesz musiał pracować przez jakiś czas. Co? Pomóż mi proszę. Kim jesteś? Hej ty, oddaj mi tę małą dziewczynkę. 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 Oni wiedzą, że widziałam skarb króla Nola. Zrobią wszystko, żebym zaczęła mówić. Prawdopodobnie nawet mnie zabiją, kto wie, więc proszę pomóż mi. Poczekaj minutę. Coś ty powiedziała, skarb króla Nola? Kurczę, to za szybko mi zniknęło, sorry. Uciekaj szybko. To może być interesujące, okej, chodźmy. Tak czy inaczej będę ją gonić. To jest jeszcze wstawka, więc nic nie mogę zrobić. Nie uciekniesz nam. Udało się, oni poszli. Hej dziewczynko, czy naprawdę widziałaś legendarny skarb? Moje imię to Piątek, nie nazywaj mnie dziewczynką. Okej, możesz mnie nazywać Nigel. Teraz powiedz, uratowałem twoje życie, więc wiesz. Tak naprawdę to nie widziałem go. Nie udawaj głupi. Więc dlaczego oni gonili cię, jeżeli nawet go nie widziałeś? Bo nie wiem dokładnie... dokładnie go nie widziałem, ale wiem mniej więcej, gdzie się znajduję. Wspaniale, zabierz mnie do tego miejsca. A po wszystkim... Gdy tam dojedziemy, to resztę pozostaw dla moich zmysłów. W porządku. Chodź za mną. A, jedna rzecz. Nie jestem twoim... nie będę za tobą podążał, coś takiego, więc... trochę to słuchajcie, te napisy trochę za szybko znikają. Żeby tak tłumaczyć na głos. A mam naprawdę złe przeczucia na temat tego wszystkiego. Ale następnie potem jeszcze można samemu przewieźć te dialogi, więc będzie w porządku już. Będę wyrabiał. Mi się wydaje. Mam nadzieję, że jesteś pewna co do tego miejsca, Piątku. Zapłaciłem wszystkie moje pieniądze dla tego dziwnego, dużego ptaka.
Ale statek odpływa raz na miesiąc. A ty powiedziałeś, nie obchodzi mi ile to kosztuje, ja chcę się tam dostać już teraz. Ale 2000 złota. To jest więcej niż... Ale skarb jest wart więcej niż 2000 złota, prawda? Mam nadzieję, więc chodźmy po złote monety. Okej, jak teraz się w tej grze chodziło? A, no dobra. To no slecz to jest fajne. Taka statuetka. Mam 4 serduszka, tak więc mogę walczyć, mogę skakać. Mamy taki gadżet jak plecak, możemy go używać, mam proszę. Czy jak coś tutaj zdobędziemy, to dopiero wtedy. Więc teraz rozpoczniemy naszą przygodę. O, jakaś tabliczka, czekajcie. Woj śmierć tym, którzy wejdą w te krainy. Nie wiem, co to jest za bardzo woje, wycale się. O, skrzynka. Znalazłeś serduszko życia, czy tam punkt życia. Będziemy to nazywać serduszkami, u góry macie. To są nasze punkty trafień. A, znowu skrzynkę mamy. Znalazłeś 5 złota. Ło, jaki skarb. A, to może tutaj najpierw. Dobra, co tu? O, znowu skrzynkę, dobra. Wolałbym serduszkę niż jakieś złoto, ale dobra, może być, przeżyję. Tu jest wielka kula, a jak na to nadepnę, to... Ojoj. Nie, nie, nie chcę wrócić, kurczę. Spróbujemy to przeskoczyć. Ups. Ups. Chcę wejść, wejść. Ojoj. O, tratwa. Ojoj. Dobra, lepsze to niż zostać zniszczonym przez kulę, co nie? Trzeba widzieć, słuchajcie, pozytywy tego wszystkiego. No, chciałbym zaskoczyć. Trafa przyspiesza. O Boże, ja to grałem tyle lat temu, że masakra, słuchajcie. Omigosz to pewnie jakieś zaufanie takich miśków. Człowiek. Muszę o tym powiedzieć dziadkowi. O. Au. Umieramy. A Jezu, te elfy samobójca. On nadal śpi, nie wydaje się... nie wydaje się być leniwym gościem. Pozwólmy mu spać przez chwilę. Możecie zostać w naszej wiosce, jak długo tylko chcecie. Super, to wspaniały pomysł. Ale nam się śpieszy, Nigel, wstawaj. To nie jest... To jest czas na kontynuowanie naszej przygody ze skarbem. Magia. Oszukujesz. Obudziłeś. Nie chciałem spać. Dobra, mogę gadać z ludźmi. Wszystko w porządku, dbaj o siebie. Skarb króla Nola? Tak? Nie mam pomysłu. Świetnie. Nie wiecie, gdzie jest ten skarbeluszka. Mogę coś wziąć? Nie mogę. Zmieniam się ze wszystkim, porozmawiam. Cześć, mogę dać ci pomocną wskazówkę na temat specjalności tej wyspy. Chcesz o niej wiedzieć, tak albo nie? No to tak. O, chcesz, okej. Okay. O. A, czy ja wiem? Ja wiem, powiedz mi.
Jest to odnawianie zwane eke-eke. Jeśli... Zawiera dużą ilość ekanolu witamin. Możesz się kupić wszędzie. Łapiesz? Okej. O, skrzynka. Okradnę. Znalazłem te magiczne eke-eke. To jest takie ziółko, co będzie nas leczyć. Poznałeś kogokolwiek, kto wygląda inaczej niż my? Cóż, widziałem tamtych ludzi. Tak... O tak. Ktoś musi... czekajcie. Nie wiem, co znaczy Savages. Ale chyba wiem. A nie wiem. Sorry, ja to potem będę... To potem wam się tłumaczę. Uważaj na to, co mówisz. Mój mąż jest wkurzony. O, dzbanek. Dobra. Chodźmy stąd. Byliśmy. Nie. Słyszałem, że... wino z eke-eke to... kurczę, to jest trudniejsze, myślałem. Słyszałem, że przez eke-eke wino takie, co wojownicy Gumi, którzy... Nie wiem, to potem też muszę tłumaczyć trudniejszy dialog. To jest piosenka, która pozwala jakby ten... Oni śpiewają, jeżeli im to wszystko rośnie. To jest... No, to jest cała piosenka, nie chcę się wytłumaczyć tego dużo. Takiego ciekawego. Coś w stylu rośnij, stań się bogatym, zwiedzaj świat mniej więcej. Cześć, czy chcesz zostać? Rozumiem, że u ciebie można zostać na noc, pogadaj ze mną. A wpisz się w dziennik i możesz tutaj zostać na noc. O, weźmiemy mapę. To jest mapa, możesz na nią spojrzeć. Chcesz zobaczyć mapę wyspy, prawda? Prawda, chcę. Jesteśmy w masce. Jak wygląda mapa tej wyspy? Spoko. Zostać nie chcę, bo dopiero co się dzień zaczął. Czy jakiś gość jest? Zaglądasz na ławce skarbów, prawda? Ha, nawet nie próbowałem tego... Ha, nawet nie próbuj tego ukryć, wyczułem to. Udało ci się poznać mędrca z wodospadu Shrine? Nie. Hahaha, potrzebujesz więcej doświadczenia, dziecko. Mamy bardzo dużo różnorodnych gości w tych dniach. Jesteś gościem tutaj. No dobra. Skoro macie dużo dziwnych gości i różnorodnych gości, trudno. Weź to spokojnie. No dobra. Jeszcze te domki sprawdzę. I ruszymy gdzieś. Będziemy coś zwiedzać. Mogę ci pomóc? O, tu jest ta jakaś, można kupić pizzę. Tak, kosztuje 15 zł, proszę. Tak, chcę kupić. Patrzę, że serduszka jeszcze jest. Fuhu, 150 golda, nie? Dzięki. Czy tak robi się zakupy? Podnosisz przedmiot, kładzie się go na ladzie. Znalazłeś eke-eke. Musisz iść zobaczyć kaplicę przy wodospadzie. Uważaj tam na to. O, my żyjemy tutaj. Kiedy ja byłem dzieckiem, Masan i Gumi są bardzo dobrymi przyjaciółmi od długiego czasu. Aha, co ostatnim czasem się dzieje, nikt naprawdę nie wie. Zobacz starego mędrca w tej właśnie świątyni, może on ci coś powie. Czyli nasza postać jakby zadawała pytanie o ten skarb, czyli musimy się mniej więcej tam kierować. Tutaj pamiętam jedną taką sztuczkę, to wam pokażę. Musimy kurę złapać. O, come on, uciekaj mi. Że nie mogę biegać. Dobra, złapiemy psa. No, pies. Nie gadaj za mną, pies. No nie, nie mogę psa, musimy jednak kurę. No właśnie na tym to polega. No, jak się te kury łapało? Ale głupie zwierzę. No nie, nie łapało się kur, sorry. Już pamiętam. Trzeba było wskoczyć na kurę. Tak musimy jakoś to zrobić. Nie wiem jak. Kura.
uciekaj, głupia kuro. Sztuczka polega na tym, że jeżeli złapiemy któreś z tych zwierząt i postawimy je tutaj, na tym... na tej figurce, to dostaniemy serduszko z zdrowiem. A ja chcę to zrobić. Jak się łapią o tę kupią kurę. Czyli mam dwa klawisze. Skakanie, albo uderzenie mieczem. Może od boku jakoś. Dobra, mam pomysł. Spróbuję z tą kurą zrobić patent i dopiero jak ją wrzucę tutaj, to wam pokażę skrzynkę. I, bo nie chcę za bardzo marnować miejsca na to. Jak widzicie, udało mi się piesa złapać. Nosimy piesa, patrzcie. Teraz musimy go wrzucić na ten. Mam nadzieję, że tego nie zepsuję. Ups, jeszcze.